Krzysztof Kułak na Galifę 23. Gość specjalny, rozumiem, tak? Tak, tak. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Związkiem Weteranów poza granicami Polski jako żołnierz obrony terytorialnej. No właśnie, widzę, to jakieś kolory moro doszły. Nie, to militarny byłem zawsze, także... Co cię nakłoniło w takim razie, żeby jakby w służbie, w naszej obronie walczyć? No, bronić granic państwa i być, spełnić swoje marzenie, czyli być żołnierzem. No i jak ci idzie dotychczas, jakby jakieś szkolenie, rozumiem, przeszedłeś i tak dalej? No, cały czas pełnoprawny. Tak, cały czas się szkolę, bo to są szkolenia raz w miesiącu, w weekend. No i rozwijam się. A w kwestii pojedynków? No, przyjechałem negocjować walkę, jak zwykle. Co wynegocjowałeś? No, na razie wynegocjowałem to, że jestem gościem specjalnym, nie? Wszędzie u siebie. No, powiem szczerze, no trochę już tych walk stoczyłem, trochę już tych federacji przerobiłem. Także no teraz, że tak powiem, no wybieram tam, gdzie najlepiej płacą. Szykuję się do swojej 50. walki. Tak jak ja, nie? Tak, dokładnie. Szykuję się do swojej 50. walki zawodowej. Z tego, co rozmawialiśmy ostatnio na Fenie, w Hula Kula przed moją walką, była rozmowa o sportowej emeryturze. Teraz już nie ma takiej. Teraz nie ma mowy o sportowej emeryturze. Bo? No bo są fajni chłopcy, z którymi można się bić. Jest Szymon Duszek, który jest moim kolegą. Jest Łopatczyk, bardzo mocna dywizja w 7-7. Nie tylko w tej federacji, ale generalnie w Polsce. Nowy zawodnik, Maciej Wtuszko, także może akurat, nie? Świeżak Maciej Wtuszko. No ale tu widziałeś, jak poleciał, jak go sieknął, nie? No ale to wiadomo, że chłopaki się wygłupiali, nie? Tak. No właśnie, bo chciałem Cię zapytać o te pojedynek i czy generalnie Ty jako fan sportu walki wciąż, no jak się zapatrujesz na ten pojedynek Macieja z Normanem Parker? No myślę, że będzie fajna, ciekawa walka, a kto wygra, to nie wiem, bo nie śledzę karier, że tak powiem, no człowiek czym starszy, tym mniej ogląda tego, nie? Jak to? No nie chcę się już, trochę tych walk widziałem, wiesz... Życie poza MMA jednak istnieje. Tak, no tylko, że życie poza MMA... Pierwsze słyszę. Życie poza MMA istnieje, no. Co tydzień u mnie są sparingi, także co tydzień oglądam takie walki, nie? Nawet ciekawsze często. No, może być. Dobra, dziękuję w takim razie.